spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na temat festiwalu, który odbędzie się w czerwcu, 25 i 26 czerwca na Bielskich Błoniach. Jest to festiwal Happy Bike Beskidy. Turystyka rowerowa, nasze trasy zjazdowe enduro, które cieszą się już od wielu lat wielką popularnością. Ilość rowerzystów, nie tylko Bielszczan, ale tych, którzy przyjeżdżają do nas, cały czas rośnie. No i wypada stwierdzić, że to miejsce jest idealne, aby taka impreza się odbyła, tym bardziej, że jest ta turystyka rowerowa jest coraz bardziej popularna. Tamtych dyscyplin, które powstało przez ostatnie lata, tu jest jakiś stan, jakieś różne dziwne nazwy, ja do końca nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że wielu młodych ludzi, ale nie tylko, znajdują swoje kolejne nisze, nawet akrobatyczne z tego, co wiemy. No i myślę, że też na rozpoczęcie wakacji dla wszystkich od najmłodszych do najstarszych będzie to ciekawe wydarzenie. W miejscu, które też chcemy przypomnieć, staje się już takim centrum rowerowym w naszym mieście, jeśli chodzi o Błonia. To jest połączenie sportu, rekreacji, zabawy. Jest to impreza, która jest połączona z warsztatów, z pokazów, które tutaj panowie będą wykonywali. Czyli dirty jumping, czyli stand RTB, jest połączona tutaj z naszym partnerem, czyli jeszcze Spike Expo Narodowy, czyli testy rowerów, możliwość zapoznania się z nowym sprzętem, z nowinkami na przyszły sezon. Do tego koncerty, do tego szkolenia na trasach, mnóstwo warsztatów, muzyka klubowa, pokaz nocny, właśnie MTB, Dirty Jumping, Fire Show. Tutaj będzie pokaz Dirty Jumpingu. Razem z polską czołówką zawodników będziemy robić ewolucję w powietrzu na kilkumetrowej skoczni z lądowaniem, bezpiecznym lądowaniem na miękką poduszkę. To nam pozwoli pokazać triki na najwyższym poziomie, na poziomie, który pokazuje na światowych zawodach, więc na pewno będzie widowiskowo, będzie dużo adrenaliny i wysokie loty.